spotkanie 30. kolejki trzeciej ligi grupy trzeciej. Rekord Bielsko-Biała podejmie drużynę Warty Gorzów Wielkopolski. Na ten mecz zapraszają Państwa Bogusław Matloch i Rafał Kędzior. Tak, drużyna Warty przed rozpoczęciem tej rundy rozgrywki. Popatrzmy, bo teraz tak. Paweł Kraus w indywidualnej akcji. Paweł Kraus, świetne uderzenie, ale broni to wszystko. No tak dość, można powiedzieć, dziwnie się składał do tej piłki bramkarz rekordu. Jeszcze nie koniec tej akcji. Teraz wyjaśniają obrońcu i Tomasz Nowak. Tutaj później troszeczkę taka na pograniczy faulu to zagranie zawodnika z Gorzowa, ale sędzia puścił grę i, no i mieliśmy ciekawą akcję. Nie ma faulu, znów Warta Gorzów, oni są konkretniejsi w pierwszych minutach i teraz gdzie jest piłka? Czy będzie ona zagrana w kierunku bramki? Teraz świetna, instynktowna znów obrona Tadeusza Grabowskiego. Miał za sobą epizod w Podbeskidziu Bielsko-Biała, wrócił do swojego klubu, do rekordu, no i teraz popatrzmy. Szymon Szymański, tym razem on, kapitalne uderzenie i świetna interwencja Kamila Lecha. Stawikowski, zagranie do środka, teraz tutaj się prosiło o przerzut na prawą stronę do Radosława Śledzickiego, jednak inaczej gorzowianie, już jest piłka przed polem karnym, będzie szansa na uderzenie, jest strzał. Ponownie mieliśmy zagrożenie pod bramką rekordu. Troszeczkę gubią się w tych ustawieniach i tych działaniach ofensywnych. Posmyk. Zdołał dośrodkować, no i to była naprawdę dobra sytuacja dla Krauza. No te naprawdę imponujące warunki Krauza z przodu, ale to nie przekłada się na razie na szanse bramkowe. Posmyk, jak opanuje tę piłkę, doświadczony pomocnik Warty, obok niego właśnie ten najmłodszy Mucha, ale udało się dośrodkować. Jesteśmy w polu karnym, strzał i niecelne to uderzenie, było bardzo blisko. Pomimo 40 lat dalej ma apetyt na bramki. Oś. Zdecydowanie tak, a to też wiadomo, że łatwiej ze stałych fragmentów gry takiemu doświadczonemu zawodnikowi. Popatrzmy. Posmyk trafia w mur i jeszcze jedno uderzenie próbował tym razem Stawikowski właśnie. Rozmawiałem z trenerem Muruskiem przed meczem chwilę. No, spodziewał się, że to nie będzie wcale łatwy mecz. No i zresztą wyniki zespołu z Gorzowa o tym nas tylko uświadczają, że tak właśnie będzie. Powalczył tutaj świetnie o piłkę Śledzicki. Już ruszają goście. Strzał z dystansu Kamila Szulca. Tomasz Nowak. Nie ma zawodnika takiego, który by lewą nogą mógł strzelić, ale Nowak prosto w ręce bramkarza gości i mamy przerwę. Tak, no, w tej rundzie, ale dobrze liczę, tak? To jeszcze nikt nie zdobył twierdzy. Zgadza się. Także... Posmyk utrzymał się przy piłce. Rekord szansą na wyjście z kontrą. Nic z tego. Naprawdę świetnie dziś się wygląda ten zawodnik, który strzela na bramkę. Dominik Nowakowski, proszę, gdzie się pojawił. Oskar Sikorski strzał na bramkę i wydawało się, że już widzę tę piłkę w bramce. To rzut karny. Piłkę zagrywał ręką jeden z graczy rekordu. Tymczasem Posmyk, to on szykuje się do gola numer 13. Posmyk i gol w sam środek bramki na prowadzeniu Warta Gorzów. I 13 trafienie. To jest jak najbardziej zrozumiała, też ważna postać oczywiście tego zespołu. Szkoda, że teraz w akcji ofensywnie tutaj nie zauważyli. A teraz właśnie on przy piłce. Posmyk! Ależ uderzenie i świetna interwencja Grabowskiego. Ta piłka wyciągnięta była teraz z okienka bramki. No na pewno pierwszą połową jest rozgrzany bramkarz rekordu. Rudzki poszukał Muchy. Świetne dogranie Mucha. Co zrobi Mucha? Strzela! Trzeba pochwalić za to zagranie Szczepana Muchę, bo naprawdę trudna piłka. Nowak z pierwszej piłki do Subika. On dał kapitalną zmianę w Chorzowie przy ulicy Cichej, zdobywając bramkę i też zagrywając kluczowe piłki. Subik położył rywala. Nie było ręki? No! Coś nieprawdopodobnego. No, wydaje się troszkę dziwna decyzja sędziego. Proszę, teraz tutaj znów świetnie z boku pokazuje się Sobik. No, jest dobry moment. Rywalizacja oczywiście, to miejsce w składzie spora. Teraz pograli w powietrzu gracze rekordu. Dobre zagranie. Będzie szansa. Nowak już po lukarnym. Nowak, lewa noga. Świetnie to wszystko broni teraz Kamil Lech. W fragmencie, w którym przeważała drużyna z Gorzowa, tym razem rekord. Jest dośrodkowanie
I Szymański, Szymański! Gdzie jest piłka? Nie ma bramki! Jak to wybili zawodnicy Warty? To była stuprocentowa okazja. A rekord rozpędza nam się w tych atakach. Tomasz Nowak. Pokazuje się Ciućka, Ciućka! Jest już sam na sam! I znów Kamil Lech górą. Dobrze dzisiaj te wyjścia wyglądają, jeśli chodzi o bramkarza. Teraz jak zdeterminowani są gracze rekordu, pokazuje ta sytuacja. Niemal wszyscy w polu karnym. Wybita piłka, Sobik z pierwszej strzela wysoko. Radosław Śledzicki, tak? Jeśli dobrze widziałem. Tak, teraz popatrzmy. Jest szansa i co? Gol! Kapitalne trafienie na 2-0. Paweł Kraus! No, przepiękne trafienie. Na pewno chwilę wcześniej Paweł Posmy miał taką sytuację. Tak, tak, raz udało się wybić taki strzał Grabowskiemu. Tym razem nie udało się. Iwanek tam rywalizuje z kapitalnie dryblującym Mikołajczakiem. Jest dogranie. Madzia, dobra interwencja. Jeszcze raz Mateusz Madzia, tym razem, no właśnie, zagrywa do rywala, popatrzmy. O i znowu mam świetną interwencję Tadzia Grabowskiego. Popatrzmy, Rudzki tym razem odpalił petardę w kierunku bramki. Zawodników jest w ofensywie. Czajcki świetnie to zrobił, odwrócił się, zagrał kapitalnie, będzie rzut karny? Nie. Nie będzie rzutu karnego. Po stronie obserwatorzy chwalili zespół Warty, że to naprawdę jest ciężki rywal, to naprawdę jest dobry zespół. Teraz szansa Iwanek i Lech i znów Lech. Można Lech dzisiaj powiedzieć, Lech dzisiaj wygrał. Co teraz czeka właśnie rekord? Środowe spotkanie pucharowe z Sząbierkami Bytom w Pucharze Polski. I wyjazd. A Warte mecz z Polonią. A więc trzy punkty jadą do Gorzowa. Wielka radość. Paweł Posmek, zdobywca bramki, drugi ze zdobywców bramki, a więc Kraus, oni na naszych ekranach cieszący się z bramek i z trzech punktów, bo te, tak jak powiedziałem, jadą właśnie do Gorzowa Wielkopolskiego.